Cześć, witajcie kochani. Mam dzisiaj dobrą wiadomość, czy dobrą dla mnie, bo jestem już w Polsce. Przyciągnąłem przyczepę kempingową. Chciałbym podać Wam koszty całej tej operacji, czyli ile przejechałem, średnia prędkość i tak dalej, paliwo zużycie. No to zaczniemy. Zrobiłem przejechany cały dystans, jest 1900 km. Od miejscowości w Anglii Southampton tutaj do Polski pod Lublin. I tak, i zużycie paliwa. Spaliłem 196 litrów i spalanie wyszło mi 10,2 litra na 100 km. Tak mi pokazywał komputer, ale i tak samo obliczyłem sobie z litrów i to samo mi wychodzi, więc komputer nie przekłamuje. I zrobiłem trzy zbiorniki paliwa. Trzy razy musiałem tankować. Pierw zatankowałem w Anglii, później na Niemczech i później ostatni zbiornik już w Polsce. Koszty paliwa wyszło 1180 zł. To średnio liczyłem funta i euro, średni kurs. I tak, do tego doszło mi jeszcze prom 130 funtów. I w Polsce dwa razy płaciłem za bramki. Raz 49 zł i raz 30 zł. I cały koszt mnie wyniósł 1893 zł, czyli trzeba liczyć 1900 zł jest koszt przyciągnięcia takiej przyczepy z Anglii. Ja jeszcze dodatkowo kupowałem wiatola, ponieważ mój cały zestaw ważył więcej jak 3,5 tony. Ale przy innym samochodzie nie będę musiał go używać, więc mi zostanie. Mogłem nie kupować i jechać, ale to się mówi, wolałem kupić i mieć głowę spokojną, więc kupiłem tego wiatola i to tak mnie to wyniosło. 1900 km zrobione, no i wyszło mi 1900 zł. No. Samochód 2,2 litry diesel. Dobrze się jechało, średnia prędkość miałem tak 85-90, może troszkę szybciej jechałem, no ale myślę, że taka prędkość była w sam raz dobrze się jechało, silnik dobrze pracował przy takiej prędkości i było dobrze. No to by było dzisiaj na tyle. Jak wiecie, tyle wynosi przyciągnięcie przyczepy na swój własny koszt, daje komuś innemu, bo pytałem się, kolega taki mój, którym pracowałem w Anglii, przyciąga, no to trzeba liczyć 400-500 funtów biorą za taką usługę przyciągnięcie. Bierze ci spod domu, zabiera przyczepę i do Polski pod wskazany adres ci zaciągnie. I tak mówię, 400-500 funtów biorą. Ja mówię, kosztowało mnie to 2000 zł. Mniej jak 2000 zł, no to trzeba liczyć też 400 funtów. 400 funtów. No. Taki jest koszt przyciągnięcia przyczepy kempingowej z Anglii. To było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam. Cześć.